Nimpu! Us! Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja. Dzisiaj zapraszam was gorąco do obejrzenia kolejnego odcinku z serii Shogun 2 Total War Zmierzch Samurajów. Na wstępie tego materiału prosiłbym was o to, abyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem już teraz, żeby materiał się lepiej pozycjonował do większej ilości moich widzów. W ten sposób właśnie wspomoże się moją działalność. Us! Dziękuję z góry. A teraz, moi drodzy, zajmijmy się tutaj być może odbijaniem kolejnej prowincji. Bo idzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, tutaj musimy sobie naprawić pewną rzecz, co żeśmy tutaj popsuli. Generalnie mamy bardzo fajne dochody w następnych turach, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. A to kuźwa, nie będą fajne dochody jednak, żebym się troszkę pośpieszył tutaj. Dobra, mamy 3000 złotych. 3000 golda, może tak by to lepiej ujmę. I zastanawiam się właśnie, którą teraz stroną tutaj pójść. Może dobrze byłoby właśnie wybudować coś tutaj takiego, co by oczywiście dawało nam większe zyski tejże prowincji. Ja szczerze wątpię, żeby ktoś ją zaatakował, a zyski by się jakieś kolejne przydały oczywiście. Z drugiej strony jednak, no tak, no nie, na tej prowincji akurat chyba nie będę musiał zwalniać z podatku. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie inne, no to tutaj trzeba będzie o to walczyć. O kurna, nie jest dobrze, musimy obniżyć podatki, żeby utrzymać się gospodarczo tutaj już, przynajmniej w tej miejscowości, tej prowincji. Jeżeli chodzi o tą prowincję, jesteśmy na minus 4. No dobra, zdejmiemy ich z podatku. Przetrwamy. Okej, okay. A jak teraz sytuacja tutaj wygląda? No tu jesteśmy dalej na minusie. Kurde, i nam to jęczy tu. Przejdę, idę na średnie. Kurczę, to nie ma szans. Bo i tak czy siak mi wybuchnie. Nawet jeżeli obniżę podatki do minimum. Masakra. Co ja żem tu spieprzył? Czekajcie. Kurde, dwie tury. Czekajcie, na minus 3 jedna jednostka. Być może jestem w stanie uratować tą prowincję. Trudno, no wybuchnie bunt, to wybuchnie już. Nie będę tutaj jęczyć. Tą prowincję też możemy akurat utrzymać. Ale tylko i wyłącznie takim sposobem. Ajajaj, niedobrze, niedobrze. Jak sytuacja? No tu jesteśmy na minus 2, przy niskich, przy średnich, no nie, no muszę pójść tą stroną jednak, muszę, nie mam wyboru. No cóż, tak musiało być. Okej, okay, myślę sobie, że to wszystko zejdzie na zero w następnej turze, więc po prostu przeżyjemy sobie tutaj sprzymierzenie z jakimiś tam drobnymi jednostkami. Okej, okay, niech idzie. My natomiast przeprowadźmy nasze wojska oczywiście niżej już. Ta prowincja tutaj jest w dobrej kondycji. Tutaj nawet chyba przy bardzo wysokich zostajemy na minus 1. Dobra, no nic, no taką turę trzeba będzie tutaj rozegrać oczywiście. Przeprowadźmy już tutaj część wojsk dalej, niżej, w kierunku tych prowincji. Bo tu mamy już mały fragmencik armii, zalążek taki. Tu idzie kolejna armia. Natomiast oczywiście wartałoby zrekrutować już teraz kolejne jednostki Ninja Kishu, które by fantastycznie nam tutaj mogły pomóc. Są strasznie drogie, ale kurczę, nie mogę mieć ich więcej, naprawdę. Nie podoba mi się to. No nic, trzeba będzie tutaj budować po prostu następną rzecz, jaką jest legendarne dojo. I to sobie walniemy oczywiście w następnej turze. Tu idą też zamki, to wszystko jakoś tam funkcjonuje. Jeżeli chodzi tutaj o ten werbunek, dobra, tu idą następni, tu idą następni. Dobra, więcej w następnej turze i tak nie będę rekrutować. Nic, to mogę odpuścić, oni tak dopiero dwie tury się tutaj zrobią. Tu jesteśmy na zero. I nasza armia się cały czas uzupełnia. Dobrze, a generał tu mi awansował, ho ho ho, panie generale, tu widzę honory dla pana. Tak jest. Dobra, będziesz agresorem. Masz napierdzielać. Czekajcie, ma jeszcze jeden? No to chyba wygląda. A, świtę mam dodać. Ronin bez skruchy. Okej. No dobra. Nie wiem, jak będzie w następnej turze. Czy się nam to uda, czy nie. Tutaj też mamy fajny oddział jednostek w tej prowincji. Wszystko się uzupełnia tutaj.
Już za niedługo myślę sobie, że będziemy mogli też te wojska częściowo stąd wybrać i być może zaatakować. Nie no, Obamy tutaj nie możemy, ale wprowadzić te wojska na przykład. Możemy poprosić o prawo przemarszu, myślę, żeby z tym nie było problemów. No dobrze, to wszystko jest jednak dopiero na odległe tury. Ja mam tylko nadzieję, że po prostu nie wybuchnie mi bunt teraz w następnej i że będę w stanie tutaj funkcjonować. Dobrze, mój Shinobi musi tutaj obserwować Sunpu. Okej, oni nie mogą tak łatwo tutaj podejść, więc ta prowincja musi mieć szybko jakąś jednostkę obronną. Okej, wyrusz zatem w tą stronę, na tyle ile możesz. Tu miałem jeszcze jednego ninja gdzieś. Okej, Sunpu wygląda generalnie bardzo kiepskiej kondycji teraz. Musimy jak najszybciej zgromadzić odpowiednie jednostki wojskowe. A myślę sobie, że z tą armią oraz te, które się zrekrutują, w zupełności nam wystarczy. Czekajcie, tu jesteśmy na ósemce aż. A jak wygląda sytuacja gospodarcza, jeżeli wejdziemy na... No i nie, no to jednak muszą tutaj zostać te jednostki. Choć szczerze mówiąc, wolałbym walić ich stąd tu. Wziąć tych kaczyziari. A dobra, niech tu są, bo nigdy nie wiadomo, jak będzie jeszcze z tym rodem, a nie są to aż tak duże jednostki. Dobra. Jeszcze kwestia tutaj, werbunku. O, idą też kaczyziari, super. Tu idzie ninja Kisio. A weźmiemy jeszcze również także... Zrekrutujmy sobie... Chciałbym jeźdźców. To są oni. Dobra, niech się zrekrutują. Myślę, że to powinno nam pomóc w niejednej sprawie. Tu jest jeden mój agent, Shizenugumi, którego już wysyłam na tą stronę. No mi to ledwo funkcjonuje, ma chyba tylko jedną prowincję albo dwie. Trzeba się za nie brać oczywiście. Dobra, a jeżeli kwestia werbunku jeszcze w tej prowincji tutaj... Czy jakoś tutaj werbuję? Nie werbuję tutaj nikogo, ale nie mogę werbować przecież, bo... Nie, czemu ja nie mogę werbować? Budynek werbunku. Dobra. Twierdza musi być po prostu lepiej rozbudowana. Okej, dobrze moi drodzy. To tyle jeżeli chodzi o tą turę. O, jest! Pojawiły się technologie wojskowe. Szkoła Shinobi. Tą ścieżką, szkoła Shinobi, idziemy. 5 tur, super, idzie kolejny rozwój rodu. Więc fantastycznie. Dobrze więc, zapiszmy jeszcze raz rozgrywkę i miejmy nadzieję, że przetrwamy w następną turę. Oj! I żadne bunty, żeby nie wybuchły, bo jak wybuchną bunty, to będzie kiepsko. Okej. Także mam 9 prowincji, nie wiem czy 10. Co on tu kombinuje? Our territory has many provinces to administer. As it has grown faster than we can tax it. To mamy jednak bunt mały. We can make sure we collect taxes effectively by ensuring settlements are upgraded. Jednak myślę sobie, że ten bunt nie będzie aż taki zły. This will increase repression. A ja mogę tutaj przymuś żołnierzy. Czekajcie. Spróbujmy. 91% powinno się udać. Nie wiem dokładnie na czym to polega. Przymuszone żołnierzy? I proszę bardzo! Za darmo zyskałem potężną jednostkę wojskową! Ten bunt wyszedł naprawdę na plus! Nie sądziłem, że aż na tak ogromny! Masakra! Dobra, rozdzielimy zatem te trzy jednostki. Trójka pójdzie tu, a ta trójka pójdzie tutaj, a my stąd tutaj wybierzemy już oczywiście jakieś tam jednostki i pójdziemy sobie już dalej zatem, bo tak być nie może. Dobra, jeżeli chodzi o tą prowincję, dałoby tutaj wybudować fortecę. Strzelimy tutaj w fortecę w następnej turze. Tak, żebyśmy mieli spokój z respektem. A, żebyśmy dużo po prostu zyskiwali. Hajsu. Dobrze. Zatem teraz. Ci żołnierze tu. O, może się złączycie w końcu. Czycie i połączycie. I ruszajcie dalej. No tak, ci już nie mogą. Okej. Okay. Nie mogą dalej podejść. Tu jest fajna armia już teraz. Na zero jesteśmy, ale to też jest spowodowane tą liczbą właśnie wojska tu. Wyprowadzę i jaśnie tak się to będzie kończyć.
Ale z drugiej strony, jak i wyprowadzę, zwolnię prowincję, to dalej jest to dobra prowincja. Okej, nie ma źle. Więc zaraz będziemy mogli już przeprowadzić, myślę sobie, kolejny atak na tą prowincję. Bo wydaje mi się, iż na nią trzeba byłoby tutaj... Padałoby w sumie uderzyć jak najszybciej. Okej. No z hajsem nie jest najlepiej. Ale za 3 tury to się nam powinno tutaj wszystko rozwiązać. Dobra, hajsu naprawdę sporo teraz dostaniemy, bo ja oczywiście zerżnę ile tylko się da kasy. Więc patrzcie, patrzcie jak to rośnie. A to jeszcze nie koniec. Będziemy bardzo bogaci zaraz. Za jedną turę jestem w stanie aż tyle hajsu wyciągnąć. No nieźle, 7500. Proszę bardzo. Dobra, te 3 jednostki pójdą tu. Wy stąd zaraz wypieprzacie. Pójdziecie tu. Dobra, zatem niech ten ninja teraz tutaj mi sprawdzi tą osadę. Jak tu sytuacja wygląda, bo to może teraz pójdzie naprawdę ostry blitzkierk. Czekajcie, bo ta prowincja ma problem. Ktoś ją chyba atakuje. A to już ciekawa sprawa dość. Ta prowincja też tutaj nikogo kompletnie nie ma. Jak tutaj z tą armią? Nie ma w sumie żadnej armii. Dobra. A stąd tu? Zastanawiam się, czy ich nie przeprowadzić serio tutaj i już przystąpić do jakiegoś ataku. Za 3 tury, no to już byłaby jakaś armia, można byłoby zająć jakieś pojedyncze prowincje. Dobrze, niech ci sobie zostaną. Tutaj jesteśmy aż na plus 1 przy bardzo wysokich podatkach tu. A to znaczy jedno, to znaczy to, że ja sobie teraz właśnie mogę wziąć jednego Kachizjari i już go tutaj przeprowadzać niżej. To się tak wydaje, jednostka do jednostki, a później po prostu się nam to przyda. Dobra, tutaj ktoś ma problemy. A, bo tutaj bunt wybuchnął. No dobra, nie wprowadzę tutaj nikogo. Więc jedną prowincję zdejmę z podatków i to wszystko. Dobrze, więc. Jest naprawdę fajnie. Cicho tam. Okej, czy z handlu... Cicho! Czy możemy nawiązać z kimś jakąś umowę handlową? Handel trwa. 4 prowincje. A Mito ma jeszcze 2 prowincje. Dobrze, więc mamy prowincji aktualnie 9. Więc lada moment je tutaj zdobędziemy. Jarne prowincje. Okej. Werbuj agenta Geisha. A można byłoby coś takiego zrobić. Tylko pytanie, czy jestem gdzieś w stanie zwerbować teraz Geisha. Tu możemy. Dobra, to w następnej turze sobie ją zwerbujemy. Albo za następne. Nieważne. Tymczasem jednak... No mi chyba już tutaj nie pozostało nic innego do roboty. Jak po prostu powoli zacząć przeprowadzać jednostki wojskowe stąd. I to zaczniemy robić już w następnej turze. Okej, weźmiemy sobie Iki tu i lecimy, atakujemy kolejną wioskę. Nie ma co się tu opierdzielać. Zapiszmy rozgrywkę. I śmigamy dalej. Też już tam ta prowincja, ta taka mała wysepka na górze nasza, też powinna zaraz całkiem fajnie odpuścić tu. Dobra. To, że niepokoje narastają, to mnie to gówno obchodzi. Niech se narastają, jakie tam chcą. A my teraz tutaj już musimy zrobić tak. Ja się tylko boję, żeby ten ciur z góry mnie to nie zaatakował. Błędem jest to, iż nie ma tutaj żadnego shinobi. Dlatego Geisha mi tutaj będzie pomagać. Okej. I niech siedzi tutaj na baczności i niech obserwuje. Dobrze, zatem wy już tutaj śmigajcie mi centralnie tu. Wy też idźcie tu. Jak teraz tutaj wygląda to... W sumie mógłbym ich zwolnić i wziąć już ich tak. Zastanawiam się, że tak nie zrobić. Nie byłaby specjalnie zbyt potężna w sumie jednostka, ale w połączeniu z nimi... dawaliby radę. Dobra. Tak zrobimy. Wyślemy ich tu. Wiem. Będą mnie... O kurwa. Ale się wystraszyłem. Obniżmy podatki. Na wysokie. No i tu gdzie trzeba będzie...
No to trzeba oczywiście będzie zwolnić prowincję z podatków. Ale też mamy sporo kasy. Walnijmy tutaj twierdzę, będzie święty spokój, całe armię będę mógł wyciągnąć stąd wtedy i pójdziemy robić rozpierdziel. Tymczasem jednak chciałem walnąć coś takiego, co zwiększyłoby mi po prostu kasę. Zastanawiam, co by to... To jest! Pójdę jednak tą stronę i zainwestuję sobie teraz. Niestety w następnej turze aż tak bardzo się nie obłowimy. Proszę bardzo, aż tutaj? No w sumie wzięliśmy to dość chamsko, tą prowincję. Dobra, tylko 1000 golda dostanę w następnej turze, ale nie szkodzi mi to, bo mam też dużo jednostek wojskowych, które idą cały czas w produkcję. Więc jest dobrze generalnie. Ci dotrą tu, bierzemy ich i lecimy atakować. Pójdziemy z tej strony, a druga jednostka armii, którą mam właśnie tu, pójdzie z drugiej strony. Tak to właśnie sobie planuję tutaj rozegrać. Problem jest z tym, że tu mam strasznie dużo strzelców, kurna. Strzelce nie są mi aż tak bardzo konieczni. Wolałbym szczerze mówiąc nieco inne jednostki. Dobra, jeszcze tutaj kogoś zrekrutujemy. Postaram się jakiś Hachiziari, coś takiego. Albo żeby tych może tu przeprowadzić. Może tak zróbmy. Tak zrobimy. Ich przeprowadzimy jednak tu. Wy stąd. Łącznie z nimi połączycie siły i pójdziecie z drugiej strony. Myślę, że to w zupełności powinno wystarczyć do zajęcia pewnych ośrodków, fortów tutaj. Dobra. Chyba tyle w tej turze. Niech tu jeszcze agent wyruszy. Shinobi niech sprawdza. Co się takiego tutaj dzieje? I zaraz będziemy atakować. No nie ma tutaj nikogo, w ogóle nie ma chyba. Trochę go nie ogarniam. Tu zresztą idą kolejne jeszcze posiłki od nas. A ja mogę jeszcze jedno posiłki wysłać oczywiście. Bo się nam czasy troszkę pozmieniały. Ale czekajcie, czy jak wejdę na bardzo wysokie podatki, to... to jednak nie. Dobra, zostańmy tak. A dalej już będziemy myśleć. To się nam naprawdę zrobi potężna armia, którą za niedługo właśnie wyślemy sobie do ataku. A jak ma się jeszcze sprawa tutaj w tejże osadzie? No już jest lepiej. Ale też im trzeba walnąć fortecę. Walniemy im fortecę i będzie dobrze. Wtedy wyślę te wojska już po prostu do ataku. Okej, zapiszę rozgrywkę. No i śmigamy za strukturą. Oż kurna, nie wysłałem tutaj jednostek wojskowych. Na szczęście gra to zrobiła w połowie za mnie. To błąd z mojej strony, bo jedną prowincję bym mógł wtedy zdzierżyć z podatków. Szkoda. No nic, mleko się rozlało. Nie będę wczytywać rozgrywki. Co to się tutaj podziało, Monarika? Ona zagłócony. Ród wyginął? Morika. Ale jaja. Dobra, wprowadźmy ich tu. Okej, możemy wziąć już teraz spokojnie 8 stąd żołnierzy. Nawet więcej ich weźmiemy. A możemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrze liczę? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tyle. Super. Niech se będzie zwolniona. Olać to. Zaraz tutaj powstanie z forteca, a jak powstanie już forteca, to już mamy, tak powiem, taką sprawę gospodarczą tutaj rozwiązaną. Dobra, oczywiście i tak was zerżnę z podatków teraz. Bo tak to właśnie trzeba grać, że balansujemy cały czas na granicy. Wtedy nasze państwo się rozwija i jest dobrze. A jak nic się nie dzieje, to nic się nie dzieje i jest cały czas stoimy w miejscu, jest kijowo. Tak więc cóż, taką politykę tutaj sobie obrałem, taką będę sobie tutaj uprawiać. Dobra, chciałem tutaj ten zamek postawić, ale to dopiero w następnej turze.
nie, 6900. Już myślałem, że będę miał aż 9000. Nie, 9000? 9807, ja pierdzielę. Aha, nie, 9000. A, to mi się pomyliło. Już myślałem, że będzie tak fajnie. Dobra. Kwestia teraz tej armii tu. Padać. Kurna! Mieliście się połączyć z nimi, faktycznie. Dobra, mój błąd. Nie będę z tego powodu rozpaczać. Okej. W sumie prawie bym mógł zaatakować w następnej turze. No będziemy pokojowo oczywiście zajmować te prowincje, tak jak wam wspominałem. Nie chcę akurat tutaj ścieczki. Jeszcze kwestia. Dobra, przetrwamy to. Nie ma źle. Ci tu, ci tutaj. Dobra, niech jeden się jeszcze zrekrutuje. A tu. Okej. Trochę długo im to potrwa. Dołączą najwyżej później, po prostu w następnej turze. Chociaż czy ja wiem, czy im to tak długo potrwa? Sam nie wiem. Dobra, teraz te wojska stąd tu. Panowie i panie, śmigamy. Patrzmy jeszcze, jak tutaj to wygląda. Sadwójka. Ja jednak cofam tego jednego Kachi z Yari. Nie wejdzie, no trudno. Wejdzie w następnej turze dopiero. Dobra, gejsza, wyrusz tu. I zbadaj mi tutaj te rejony. Tak, żebym wiedział, co się tutaj dzieje. Żebym w razie czego mógł po prostu zrekrutować odpowiednie tutaj jednostki wojskowe. Ta prowincja jest bardzo ma potężny zamek. Okej. Teraz tutaj na minus... na szóste są. To już możemy wybierać stąd wojska generalnie. Mam je wybrać, mógłbym je tutaj wypluć. Ale z drugiej strony może dobrze jest mieć zapas też wojska jakiś tutaj. Kurczę, ich zaśpiewaj tej cholera, długo to potrwa. No dobra, ale tak zrobimy, bo... W sumie po co ma być aż tyle tutaj jednostek wojskowych, czy to jest kompletnie bez sensu? 4... 5, raz, 2... 3, 4, 5, 6. O kurna. Co ja to zrobiłem? Aha, dobra, na minus 6. To ja coś dzisiaj... Źle mi się jakoś coś dzisiaj gra. Nie wiem, co się dzieje. Myślałem, że tam było na plusie, a to było na minusie. Ale jaja. Dobra. Słuchajcie, trzeba się brać tutaj ostro i po prostu rozpierdzielić. I nie ma co się tutaj patyczkować z nimi. Dlatego szybciutko te jednostki tu, my łącznie razem tu, werbujemy jeszcze kolejne jednostki i wspólnie zaatakujemy. Tą kwestię tutaj zostawiamy oczywiście, bo tutaj połączymy te siły z tą jednostką i będziemy po prostu atakowali i to bezlitośnie, od tak. Jakaś drobna armia mu tutaj rośnie. No, tym bardziej się powinniśmy pośpieszyć. Czekajcie, czy ktoś się tu werbuje? Werbują się, dobra, super. Oki, następna tura. Wydaje mi się, że spokojnie powinniśmy dzisiaj zająć jedną bądź dwie prowincje. Przynajmniej mam taką nadzieję po cichu. Dobrze, że niepokoje se tam narastają, to nie se narastają. Nastała zima. Zimno. Tak, co ja miałem tutaj teraz zrobić? Ja miałem tutaj wybudować sobie oczywiście fortecę. I zrobię to nawet w dwóch miejscach. Raz. I dwa. I dzięki temu już będę mógł spokojnie tutaj w następnych turach, latach, kontratakować na moim przeciwniku. Dobrze, z racji tego, iż... Oczywiście. Tu mi wybuchną zaraz jakieś zamieszania. Schowię jednostki wojskowe tu i w ten sposób
zyskam po prostu kasę z tej prowincji. No niestety jest problem taki, że w zimie te ruchy są trochę mniejsze i nie możemy aż tak dużo się tutaj przemieszczać. Chociaż z drugiej strony, jakby ich wziąć tak wszystkich już od razu zaatakować, czy to byłoby nie lepsze, a te jednostki po prostu by nas później tylko zasiliły? Sam już teraz nie wiem. No dobra, niestety to będzie tura wielkiej bidy. Muszę praktycznie wszędzie wyłączyć z podatków albo obniżyć je. I teraz już gdzie nie gdzie wyłączyć, w ten sposób jakiś tam coś jeszcze zarobię. Nie będzie źle w tej turze. Myślę, że będzie gorzej. Okej, okay. A tutaj? No i patrzcie, tyle jednostek wojskowych, a oni dalej, kurczę, zamek. 4 przewidywane 6. Rodu, garnizon. Okej, okay, no też to spada powoli, powoli, ale długo to trwa. Dobra, wszystkie jednostki teraz wojskowe oczywiście przetransportuj. O, fajnie byłoby, jakby oni doszli, bo... No chociaż tutaj to i tak nic nie zżynamy od nich. Dobra. Tutaj też. To niech sobie zarabiają. Dobra, to jest naprawdę potężna armia. Trzeba ich teraz wyciągnąć i po prostu przejść do konkretnej ofensywy. Napierdzielać w nich trzeba i to już. Teraz pytanko, jak tutaj możemy przedostać się, bo ja chciałem, żeby ci zaatakowali z tej strony, więc... Lalalala. Tu mamy most, tak? Tu pójdzie jedna armia. Ja chcę ich wpuścić z tej strony. No to... To wpuścimy ich tutaj. To ich wpuścimy centralnie. Czy nie? Jeden ninja idzie tu! Jego mogę potrzebować tu. Zbadaj, jak tutaj ta prowincja się ma. Kurde, nie mogę zobaczyć. No nic, w następnej turze. Dobra, i jeszcze tą gejszę teraz tutaj, co miałem na górze, przeprowadźmy nieco wyżej. Cicho! Dobra, nie ma tu żadnych wojsk. Ale tu ma, kurwa, potężną armię. Natomiast on idzie chyba do góry. Tak to wygląda, więc... Będę się w stanie obronić, jeżeli faktycznie by chciał mnie zaatakować. Przejdę po prostu na konkretny werbunek w pewnych miejscach i to wszystko. Natomiast jednak... Werbujmy tu armię. Jeszcze jedną jednostkę, połączymy te siły. Tylko po prostu zmiażdżymy. Okej, zapiszmy rozgrywkę. Wszystkie chyba jednostki już, które miałem przeprowadzić, przeprowadziłem. Jestem z siebie dumny. Okej. Tym cóż, zapiszę rozgrywkę. I jedziemy dalej. Troszkę Shinsengumi się ruszył, ale to mi tam niczym nie przeszkadza. Zaraz zjedziemy po prostu ich taką konkretną, szybką wojną. Dosłownie ich zjedziemy. Co jest? Powiedziane wojnę? Matsumane. Chcesz wypowiedzieć mi wojnę? Kurwa, to duży ród. Proszę bardzo. Tsunami. Czyżby oni faktycznie byli na samej górze? To te ciule. Czyżby to te ciule tutaj z góry nas zaatakowały? Idziecie? Idziecie, jak dobrze zrobiłem, że tych wojsk teraz stąd tutaj nie przeprowadziłem tak szybko? Ja wiedziałem, że coś się tutaj święci. Dobra. Skoro tak stawiasz, to się zdziwisz. Nie będziesz miał szans. Okej. Okay. Kurwa, nie mam tu w ogóle wojsk. Cała flota. Kurna, niedobrze. Cholera jasna, nie mam tutaj statku. Czemu nie możecie wypłynąć? Odwrót! Odpłyńcie, wypłyńcie stąd do cholery jasnej. Jak najszybciej do tego portu. Dobra, a my teraz tutaj nie będziemy się patyczkować. Problem w tym, że prowincja mi tu kurwa zdechnie. Ale nie w tej turze jeszcze.
Można sporo wykombinować. Dobra, oczywiście zdejmijmy te podatki, gdzie się tylko da. No ale jak tak stawiasz sprawę? Ja czułem, że te gnoje będą nas chciały zdradzić. Przeczuwałem to. Dlatego cały następny hajs z kolejnej tury pójdzie po prostu na rekrutację wojsk już na górze. Nie mam wyjścia, muszę zagrać w ten sposób. Dobra. Ja bym go już, kurczę, najchętniej zaatakował. Nie no, mogę go zaatakować, ale jaja. Dobra, bierzemy się za nich. No niech mnie! Jedna cholerna tura. O Boże, co ja teraz tutaj zrobiłem? Ciągnę aż tyle wojsk stąd. No nic, trudno. Dobra, to będą po prostu posiłki, które tu się zjednoczą. Dotrą za dwie tury. Super, mogę rekrutować więcej ninja Kisio, ale... Ale... My się musimy co jak co skupić tutaj na werbunku. Jednej armii, jak i drugiej. Raz, dwa. No i już mnie na więcej nie stać. Super. Dobra, na szczęście to tylko flota. To tylko głupia flota. Zaraz przyjdzie wsparcie, które powinno mi mocno pomóc. Super. Wy wszyscy tutaj musicie mi... Tylko, że kurczę, to jest problem teraz. Bo on mnie może zaatakować, wiecie? Dobra, zobaczymy, co będzie. Podpłyńcie tu. Jak coś wczytam sobie rozgrywkę. Zapiszę sobie to tutaj. Tak. I okej. Dużo ma tych prowincji. Tą osadę się najmniej boję. Choć z drugiej strony, no, boję się trochę jednak. Zrobiło się troszkę nieciekawie. Odsyłam was, żołnierzu. Bardziej pomożecie tu. Dobra, a teraz wy stąd. Wysyłamy ich już? Wydaje mi się, iż nie ma co czekać. Tak jest, wysyłamy. No i co, raz zarobimy dużo, raz zarobimy mniej, ale jeżeli szybko teraz już przejdziemy tu i będziemy plądrować, zyskujemy wówczas ogromne ilości wojsk. Ja bym najchętniej... Kurczę, nie mogę tutaj wyprowadzić moich żołnierzy. Najbliżej tu. No dobra, oby się to udało. Zobaczymy. W każdym bądź razie... No nie jest najciekawiej. Nie jest najciekawiej to. Sądziłem, że to się potoczy aż w takim kierunku. Kuźwa. Ale jaja. Trzeba szybko splądrować jedną prowincję i część armii przetrzymać tu. Chociaż nie, może lepiej nie, może lepiej... No nie, no jedną prowincję taką mega bogatą by trzeba było zająć. Dobra. A co ja będę gdybać? Co będzie, to będzie. A, nie mogę atakować. Zrobimy to w następnej turze. Dobra, słuchajcie. Nic. Nie pozostaje mi teraz po prostu jak już przejść do kolejnej tury, tak więc... A czekajcie, jeszcze jedna sprawa. Kwestia dyplomacji. Czy z kimś możemy nawiązać jakiś handel? Toroto. Dobra, to są... Chciałbym z wami zawiązać przymierze. Czemu? Mamy innych wrogów. Dobra, nie chcę sobie brać kolejnych. Przeczuwałem, że ten gnoj mnie tu będzie chciał zaatakować. Dobra, nic. Natura! Shinobi wyrusza na przeszpieg. Dobrze. Zły, okrutny władca ninja.
O kurwa. Odwrót! Nie tego się obawiałem. Okazaki mnie zdradził? No nieźle. Nawet umowy nie chcą, no cóż. Poczuli potęgę chyba mojego rodu. Słuchajcie, jest problem. Jest problem, bo ja kurwa nie wiem jak teraz mogę przeprowadzić tutaj te wojska dalej. Dlatego postaram się zostać tu i wysadzić w następnej turze. To się stąd tutaj, mam nadzieję, powinno udać. Dobra, zapiszmy rozgrywkę. Oczywiście tak, no. Będą nam jęczeć teraz tutaj w prowincjach. Ale jak zejdę na normalne podatki... O kurwa. I nie jest najciekawiej. Dobra. Stańmy przy wysokich. Dalej minus 5. Czekajcie, wysadzę wojska tu. Kurna, nie dam rady podejść. No ale lipa. No nic, wybuchnie powstanie, ale stłumię to po prostu. Teraz kwestia tu. Dobra, nie ma pro... nie ma problemu, co? Powiedzmy, dobra, jedna jednostka załatwi sprawę. Okej, słuchajcie. Cóż, a w sumie nie potrzebuję tej rekrutować ich. Patrzcie. Prowadzę ich tu. Minus jeden, ja pierdzielę. Dobra, to potrzebujemy ich jednak rekrutować. Okej, słuchajcie, przechodzimy do ataku. Dobra. A niech to zrobimy sobie szturmem. Mam ochotę powalczyć. Zniszczę tą prowincję. Zdobędę ją, będzie moja. Natomiast górę trzeba teraz mocno zaforsować. Dlatego teraz ją atakuję. Zamierzam splądrować ją dość mocno. Przeciwnik na górze jest bardzo mocnym rodem. I wydaje mi się, że bardzo łatwo można tam po prostu przegrać. Od góry, jeżeli on mnie zaczął zjeżdżać, kto wie, czy będę w stanie utrzymać aż tyle prowincji. Na razie jest dobrze. Zobaczymy, jakie tutaj będzie kosztorys względem tutaj plądrowania, a też pokojowej okupacji. Kurwa, okupacja nie jest zła, no. Bunty nam nie wybuchają, nie musimy tak długo trzymać aż wojsk. Przyjdźcie się na tą fortecę. To nie jest byle jaka forteca. To jednak jest chyba mały taki zameczek już. Tak bym to może nazwał. No dobrze. Zaraz przejdziemy do ofensywy. Piękna pogoda. Śnieżyk pada. Czekajmy jeszcze. Mgła. Mgła. Kij. Niech będzie we mgle. Atak w ukrytej. O kurwa. O kurwa. To jest naprawdę dupny zamek. Słuchajcie, atak przepuścimy z tej strony. Tu, raz, dwa, trzy, tak w ten sposób. Niby można byłoby spróbować też, ale w sumie to nie byłoby szybciej? Jest na pewno krócej na zamek. Może tak spróbujmy. Dobra. Ich nie ma tak dużo też, więc spokojnie myślę, że sobie poradzimy. Zaatakujemy z tej strony. Szczerze? O, przepraszam. Wątpię, aby się to tutaj jakoś potoczyło. Źle. Jedziemy. Fantastycznie. Lepiej se tego po prostu do... nie mogłem wyobrazić. Wy tutaj szybciutko. Podpalajcie to. A niech kaci z Jari już się wspinają.
A generałowie niech obserwują, dobra. Przyspieszone tempo, jedziemy! Hoj, hoj, hoj! Idą wojska do przodu, do boju. Tu idą następne, a gdzież moi ninja Kisio? Na mały oddział, co prawda, 23 tylko. Ale spokojnie, dadzą sobie radę. Cóż, przeciwnik zaczął się troszkę tutaj, jak widzicie, zbroić. I cóż, kogoż on tutaj wysłał? Jak widzicie, to są zwyczajni włócznicy. Dlatego moi shinobi, błyskawicznie podbiegnijcie. I póki teraz idą, patrzcie, powinni im być w stanie rzucić petardy. Patrzcie. Jest, będzie taka możliwość. Patrzcie, 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 patrzcie na to. Ale powinien być teraz rozpierdziel. Rzucajcie! Spróbujcie w nich jeszcze. Co się z nimi tutaj kurde stało? Ja pierdzielę! Stójcie! Strzelajcie do nich też. Spróbujcie w nich jeszcze. Okej. Dobra, ja im kazałem stanąć tak, żeby po prostu nie tamowali mi tutaj. Okej. Granaty oślepiające, rzucajcie im. Chyba jest nowa umiejętność, nie mieli tego wcześniej. Okej, jak widzicie. No nie do końca o co mi chodziło tutaj. Bo się oni teraz tutaj troszkę poblokowali, ale czekajcie, brama chyba już padła, więc... spadła. Bijamy do środka! Pełen gwiazd! Dobra, wy też. Do środka! Okej, fantastycznie udało się nam tutaj przeprowadzić jednostki. Przyspieszmy nieco. Okej. Oczywiście atakujcie ich też z tej strony. Bo to nie na tym rzecz polega. W sumie to wszyscy powinni ich teraz zmiażdżyć, więc wyślijmy tutaj zmasakrowany atak na nich. Dobra, i w ten sposób padnie mi już tutaj. Poszło, fab, super. Dobra, wszyscy lecimy teraz tu. Musicie podpalić drugą wieżę. Ale wy, shinobi, wpadajcie mi tutaj, pomurze. Ze skrytością, tutaj. Dobra, rozwalcie ich, zmiażdżcie ich mi tutaj. Co nie zmienia faktu również także, żeby jedna jednostka tutaj atakowała ich. Dobra, a wy porządnie tutaj ostrzelajcie. Patrzcie, ile strzałów teraz poleci w ich stronę. Oj, to się bardzo źle dla nich skończy. Patrzcie, bo te jednostki są tak fajnie porozrzucane tutaj, że... A moi shinobi? Niech tutaj działają po cichu, tak jak powinni. Mają skrytość, nikt ich nie widzi. Gdy podejdą... Fantastycznie tutaj odbiją kolejną bramę. A o to właśnie tutaj chodzi. Panowie, ja bym wam też polecał tutaj spalić tą wieżę. Taka drobna propozycja ode mnie. Że jak podpalicie sobie tą wieżę, to będzie szybciej. Dobra, ninja, lecz się na kolejny punkcik. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Teraz będziecie mieli okazję się... Aha, dobra. To lećcie, lećcie szybko lepiej. Zapieprzajcie tutaj. Dobra. Poszły nam tutaj te jednostki. Więc niech teraz większość tutaj po prostu... Niech już to zjara. Okej. Okej. Flaga powiewa? Widzicie skrytość jak działa? Nie widzą mi generalnie.
Co oni tutaj robią? Okej. Okay. Zwycięstwo, cóż, udało się. Fantastycznie. Shinobi dzielnie tutaj zrobili zajebistą rzecz. Ja odciągnęłem uwagę przeciwnika potężnymi wojskami. Choć wiadomo, że to była i tak wygrana bitwa, ale można ją wygrać było na różne sposoby, tracąc odpowiedniej ilości wojsk. Shinobi, skakując na górę, bardzo fajnie tutaj pozdejmowali flagi, zawieszając nasze, odbijając po prostu w ten sposób wieże. Kluczowe punkty. Więc udało się naprawdę bardzo dobrze tutaj zająć kolejną, dziesiątą już prowincję. Widzicie, straty są minimalne. 22 tysiące. Czy 0 i minus 9. Pieniądze są ważne! Plądrowałem was. Dobra, nie ma tak źle. Od razu odbudujemy. Super, mogę w końcu porządnie inwestować teraz. Oczywiście tak. Forteca raz. Forteca dwa. Armia rekrutowana. Raz, dwa. Jeszcze więcej tutaj dajmy. Weźmy Kachiziari też. Super jednostki są to. Tutaj. Tu musi powstać kurna potężna armia. Taka naprawdę potężna. I to powstanie w przeciągu już właśnie 3-4 tur. Tutaj oczywiście także przydadzą nam się zwykli strzelcy. Czy to zrobią trochę... No, potrzebujemy też takich, no wiadomo, żeby to jakoś sprawnie nam poszło. Kwestia teraz tutaj tego... A zobaczcie! Nie wybuchło powstanie, ale jaja! A byłem przekonany, że wybuchnie. Jak to się mogło stać? Dobra, zrobimy tak. Aha, wybuchnie w następnej turze. Ale czekajcie. No nie, nic tutaj nie zdziałam. Dobra. Przeżyję to. Wpadajcie tu. Im pomóc. Przydacie się. Kwestia tej prowincji tutaj. No podatki mam teraz na normalnych. Te prowincje się utrzymały. Minus jeden tylko. Nie ma sensu. Będziemy mieli bardzo dużą represję już w tej. Wówczas. Tutaj. No nie. Nie da rady. Dobra, muszę tą prowincję zwolnić akurat. No życie. Zwolnię ją z podatku. Ta prowincja tu. Ją mogę uratować. Zresztą opór wobec najeźdźcy też spadnie. To nie wiem, czy jest sens. Spadnie. Dobra. Tą prowincję możemy odpuścić, czyli tu. No, opór zostanie. Zamek. Dobra. Powinniśmy dać radę w następnej turze. Będzie miło, fajnie. A i teraz jeszcze jedna kwestia tutaj. Przeprowadźmy te wojska oczywiście. Teraz tutaj zrobi się naprawdę ostra jatka. Kwestia teraz tutaj. Ty nie ma nikogo naprawdę. Dobrze, stąd teraz tutaj te jednostki, no i nie będę wysyłać. Zatrzymam ich tu, na razie. Nie będę sabotować tego, to się kompletnie mi nie opłaca. Natomiast, czy z kimś mogę pohandlować? O. Nie, to nie, pierdzielcie się. Dobrze, cóż, powiem wam, że Obama ma też sporo wrogów teraz. Czekajcie, bo Obama ma Zjodo Shogunat. Ej, musimy zawrzeć przymierze. Dlaczego? A jakbyś się przyłączył do Sunpu i Mito? Dobra. Nope, it's nope. Rozumiem pana. Dobrze, tu idzie fajnie na... A czekajcie, bo tutaj ja aż... O kurne, tutaj zamek aż pierdzielnąłem. Spoko. Niech się buduje. Przydadzą się nam. Potężne wojska tutaj będą. Będziemy w stanie się wówczas dobrze bronić.
Jest fajnie. Dobra, pójdźmy jeszcze teraz w stronę gospodarczą, tak żebyśmy więcej hajsów zarabiali. 1400. Super. Niech się to rozbudowuje tutaj w centrum naszej prowincji, gdzie jest bezpiecznie, spokojnie w miarę. A ja następnie to, że my wyruszymy tutaj na kolejną prowincję i zabijemy Sunputu. A my tutaj będziemy plądrować te prowincje i w ten sposób już mamy 14. Wydaje mi się, że jesteśmy teraz już najpotężniejszym rodem ze wszystkich w zasadzie. I robimy naprawdę niezłą robotę. Patrzcie, jak to wyszło. Ja nie sądziłem, że aż tutaj dojdziemy, a przecież tu jest prowincja także Iga i Kaga. Gdzie to tutaj było? Albo było jeszcze dalej. Nie, Iga jest aż tutaj. W stanie pokoju. Kaga jest tu natomiast. A, dobra, nie szkodzi. Cóż, to tyle, co mogłem zrobić w tej turze. Dopiszmy rozgrywkę i zobaczmy, co przyniesie kolejny dzień. Ohoho, jakaś przeprowadzka? Proszę bardzo, wyszedł. Ciekawe. Pierdziela, nienawidzę bitew morskich. I tak wtopił mi to konkretnie. W sumie teraz to mi to nie szkodzi, bo ja te wojska mogę cały czas trzymać tutaj. Wali mnie to tylko, że... Okej. Dobra, budowali się tu. Czyli wszystko poszło bardzo do... O kurwa, to są samurajowie. Padamy do środka. Cóż, zaatakują nas. Chcąc, nie chcąc. Są naprawdę potężne jednostki. Dobra. Teraz oczywiście walniemy najwyższe podatki ever. Oczywiście odzwolnimy pewne prowincje, które mi nie płaciły, aby dzisiaj zapłaciły. I teraz tak. To mam armię, którą chcę przesłać dalej. I ją połączyć razem. O, tych wojsk... Ładne wojska są, Jezus Maria. Ten ród jest trupem. Ja prowadzę te wojska tu. I myślę sobie, że już pójdziemy sobie od razu dalej. Nie, nie ma na co czekać. Jemy! Wojna to wojna! Dobra. Więc cóż, słuchajcie. W następnym odcinku będzie się naprawdę dużo działo. Będziemy tutaj naprawdę prowadzić bardzo mocne operacje bojowe. Kwestia was teraz tutaj. Powróćcie, żołnierzu. Tutaj oczywiście armia też się będzie wytwarzać cały czas do przodu. A idzie to fajnie. Myślę sobie, że jesteśmy w miarę bezpieczni. Drewniane armaty. Może być to dobre, ale... Jednak chyba tutaj pójdziemy w troszkę innym kierunku. Dobra. Okej. A wszystko, co chciałem zrobić w tej turze, zrobiłem. I cóż, moi drodzy, ja na tym etapie rozgrywki się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek szczególnie wam się spodobał, taki troszkę dłuższy dzisiaj. No, wczoraj też w sumie był długi, bardzo długi, prawie 50 minut. No, ale w tą grę nie da się po prostu grać tak szybko. No, tutaj trzeba troszkę pomyśleć, poplanować i wtedy po prostu idzie to całkiem nieźle. Więc cóż, w następnej turze gwarantuję wam, że Sagami będzie moją prowincją. Tutaj Matsumoto... Właśnie, jak jest z Matsumoto? Okazagi. Okej, oni połączyli siłę w ten sposób. Spoko, nie ma problemu. Dobrze, zrobimy tak. Skoro Sunpu jest tu, zobaczmy jeszcze tutaj sytuację. Dzięki temu Shinobiemu. Okej, słuchajcie, zrobimy tak. Wojska stąd będą zajmować z tej strony, my pójdziemy w tą stronę tu i później razem przegryfujemy się i pójdziemy jeszcze bardziej w głąb. No chyba, że już po prostu kampania się skończy. Okej, dobrze. Zapisuję rozgrywkę. Cóż, mistrzowie, podobało się? Łapka, komentarz, udostępnijcie ten film. A ja teraz muszę uciekać na kolejną ważną misję ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hostnipo!